Dlatego tutaj wyciągnąłem kamerę. A to mamy taki prom, który goni tutaj do Szwecji. Właśnie wysunął się z góry portu. Taki większy okręt. Ponieważ te tutaj okręciki, które pływają po okolicy, to takie malutkie stosunkowo. Wygląda jak zabawki, ale przynajmniej ten trochę poważniej wygląda. O, trochę go tutaj przybliżam. No i tutaj jest akurat, no, trochę ładnie wygląda. O, przybliżyłem go tu. Tutaj minął główki Świnoujściu. O, w ten sposób. Tak, ale co jest najciekawsze w tym wszystkim dzisiejszym filmie? To jest to. Dam wam państwu zaraz taki przykład, jak się wozi drzewo do lasu. To są właśnie te zbiorniki gazu, tak zwane gazoporcie. Okazuje się, że Polska jest najbogatszym krajem świata, zarządzanym tak, żeby nikt tych zasobów nie wydobywał. I tutaj dlatego z Kataru będzie się wozić drzewo do lasu. My znajdujemy się na bańce ropy i gazu w ilościach przekraczających wyobrażenia, a jeżeli chodzi o wartość, to jest po prostu coś strasznego. Na moim blogu znajduje się artykuł na ten temat, gdzie prace geologiczne były badane od czasów Gierka i skończone w 2008 roku. Chyba część z państwa pamięta Carlino oraz pamięta platformę wiertniczą Petro Baltic, która właśnie koło Rozewia była zamontowana, zakotwiczona. To właśnie po co Petro Baltic właśnie szukał tutaj ropy. Ropa była, bo jak się popatrzy na tą mapę, którą mamy, tych wszystkich wierceń, to właśnie tam jest potężna odnoga właśnie tych gigantycznych złóż, które są od granicy, od